Głuszczyca jest przewlekłą i nawracającą chorobą zapalną. Powstające w wyniku choroby charakterystyczne zmiany na skórze, ale również na paznokciach wynikają z nieprawidłowego i nadmiernego rogowacenia naskórka. Zarówno o metodach leczenia łuszczycy, jak i o jej objawach oraz sugerowanych przyczynach jej występowania dowiesz się z dalszej części filmu. Witaj na kanale Medycyna 360. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Jest to choroba skóry o podłożu zapalnym, która w dermatologii stanowi jedno z najczęściej diagnozowanych schorzeń. Powoduje ona charakterystyczne zmiany łuszczycowe na powierzchni skóry, ale także głowy oraz na paznokciach. W łuszczycy dochodzi do mnożenia się komórek naskórka, co z kolei skutkuje zwiększoną ilością podziałów w warstwie podstawowej. W związku z tym keratynocyty mają skrócony czas dojrzewania. Choroba cechuje się nadmiernym złuszczaniem skóry, które wynika z nieprawidłowej keratynizacji, ale także ze stanu zapalnego skutkującego rozrostem naczyń krwionośnych. Co ciekawe, na łuszczycę nie chorują rdzenni Amerykanie oraz Japończycy. Z kolei w krajach skandynawskich i w północnej Europie z jej powodu cierpi spora część populacji. W Polsce boryka się z łuszczycą 2-4% populacji. Choć można na nią zachorować w każdym wieku, to w większości przypadków jest diagnozowana u osób przed 40 rokiem życia, zwykle między 25 a 35 rokiem życia. Warto również podkreślić, że na rozwój choroby mają wpływ także czynniki środowiskowe, stres fizyczny i psychiczny, przyjmowane leki np. interferon, SS-blokery, LIT, leki przeciwmalaryczne, glikokortykosteroidy, urazy, przebyte infekcje. Infekcja paciorkowcowa i gronkowcowa może uaktywnić łuszczycę u 60% pacjentów. Nadmierne spożywanie alkoholu zaostrza objawy i utrudnia leczenie. Należy jeszcze zaznaczyć, że łuszczyca nie jest chorobą złośliwą czy zakaźną, aczkolwiek przewlekłą i nawracającą. Z uwagi na wiek pacjenta oraz obecność występowania określonych antygenów zgodności tkankowej HLA, a także sam przebieg choroby, wyróżnia się dwa rodzaje łuszczycy. Typu pierwszego, tak zwany typ młodzieńczy. Najczęściej diagnozowana u młodych dorosłych przed 40 rokiem życia i jest związana z dziedziczeniem autosomalnym dominującym. W około 80% przypadków obserwuje się obecność antygenu HLA-CV6. Poza tym łuszczyca typu pierwszego cechuje się cięższym i bardziej nieregularnym przebiegiem niż łuszczyca typu drugiego. Typu drugiego jest zwykle diagnozowana u osób między 50 a 60 rokiem życia. Bardzo rzadko występuje ona rodzinnie. Częściej notowana jest obecność antygenów HLA, B44 i CV4, zaś obecność antygenu HLA, CV6 obserwuje się u około 20% przypadków. Łuszczyca tego typu cechuje się łagodniejszym przebiegiem niż typ pierwszy. Niestety przyczyny nie są jeszcze jednoznacznie określone i poznane. Wiadomo, że choroba ta jest uwarunkowana genetycznie i w 30% przypadków występuje rodzinnie. Niemniej jednak podkreśla się znaczącą rolę w rozwoju choroby czynników genetycznych, m.in. polimorfizm genu HLA-CV6, ekspresja antygenu B17. Duże znaczenie mają również czynniki immunologiczne, komórki Langerhansa oraz pomocnicze limfocyty T, głównie TH1 i TH17. Nieprawidłowe funkcjonowanie limfocytów T oraz wydzielanych przez nie cytokin sprzyja rozwojowi choroby. Chcąc zobrazować wpływ dziedziczenia genetycznego na ryzyko pojawienia się choroby, najlepiej posłużyć się danymi. Mówią one, że ryzyko zachorowania dziecka, kiedy jedno z rodziców choruje na łuszczycę, wynosi od 10 do 20%. W sytuacji, kiedy oboje rodziców boryka się z tym schorzeniem, to ryzyko jego wystąpienia u dziecka wzrasta do 50%. Znamiennym symptomem klinicznym łuszczycy jest płaskowyniosła grudka łuszczycowa o czerwonej barwie oraz zróżnicowanej wielkości, która jest wyraźnie odgraniczona od otoczenia. Ponadto jest ona pokryta srebrną łuską. Grudki te zwykle pojawiają się na łokciach, kolanach, prostownikach kończyn, dłoniach, stopach, a także na owłosionej skórze głowy i paznokciach. Mogą się też zlewać ze sobą. Poza tym w obrębie zmian dochodzi do obniżenia nawilżenia naskórka, skutkując zwiększoną suchością skóry.
Wśród objawów towarzyszących łuszczycy wymienia się również gorączkę, obrzęki stawów, leukocytozę, niewydolność serca, niewydolność nerek, odpowiedź izomorficzna, czyli tak zwany objaw Koebnera. Powstawanie zmian łuszczycowych w miejscach uszkodzeń zdrowej skóry. Mogą to być na przykład zadrapania, cięcia operacyjne czy otarcia. Jedną z bardziej popularnych odmian tej choroby jest łuszczyca stawowa. Łuszczyca skóry obejmuje zwykle miejsca, o których była już mowa, czyli okolice łokci, kolan, dłoni, ale też fałdy skóry, pachy, pachwiny. Ponadto występuje również na owłosionej skórze głowy i jest wówczas często mylona z łupieżem bądź też z łojotokowym zapaleniem skóry. Zmiany łuszczycowe mogą być różnych rozmiarów. Warto przy tym podkreślić, że nawykowe drapanie swędzących grudek nasila objawy choroby i sprawia, że pojawiają się one także na czole, uszach, karku, ale także na brwiach oraz na owłosionej skórze brody. Niemniej jednak zmiany łuszczycowe nie powodują wypadania włosów. Warto dodać, że zmiany na skórze głowy mogą wywoływać zapalenie ucha zewnętrznego. Łuszczyca stanowi jedną z najczęstszych jego przyczyn. Natomiast zmiany łuszczycowe pojawiające się na paznokciach przybierają postać punkcikowatych wgłębień z plamami olejnymi, którym towarzyszy rozwarstwienie płytki paznokcia oraz nadmierne jej rogowacenie, hiperkeratoza podpaznokciowa. Łuszczyca stawowa jest niezwykle groźną odmianą tej choroby, mogącą prowadzić do bardzo poważnych powikłań, kiedy nie będzie leczona. Może mieć ona zarówno łagodny, jak i ostry przebieg. Łuszczycę stawową cechują także okresy remisji i zaostrzeń. Czynnikiem utrudniającym jej rozpoznanie jest to, że przebieg może być mylony z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Co więcej, łuszczycowe zapalenie stawów może występować jednocześnie z RZS. Najczęściej występuje ona w 5 odmianach, zajmując dystalne stawy międzypaliczkowe z płótkami paznokci. W rozpoznaniu choroby kluczowy jest przeprowadzany przez lekarza wywiad z pacjentem i ustalenie, czy w rodzinie chorego nie było przypadków łuszczycy. Schorzenie to diagnozuje się jedynie na podstawie objawów klinicznych, ponieważ nie istnieją badania krwi dedykowane wyłącznie tej chorobie. Niemniej jednak w celu dokonania właściwego rozpoznania łuszczycy należy wykluczyć takie schorzenia jak kontaktowe zapalenie skóry, łupież pstry, grzybica, wyprysk, choroba Bowena, chłoniak T-komórkowy, powierzchowny rak podstawnokomórkowy. Przede wszystkim leczenie łuszczycy ma na celu poprawę jakości życia chorego. Można to osiągnąć poprzez złagodzenie objawów oraz ich kontrolę, a także uzyskanie długotrwałych remisji i zmniejszenie negatywnego wpływu leków na organizm. Warto również podkreślić, że chorobę mogą nasilać różne czynniki wpływające także na skuteczność leczenia. Zazwyczaj są to kwestie indywidualne. Niemniej jednak osobom borykającym się z łuszczycą zaleca się unikanie alkoholu, regularną aktywność fizyczną, zbilansowaną i zróżnicowaną dietę bogatą w warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste i zdrowe tłuszcze oraz picie 1,5 do 2 litrów wody dziennie, unikanie urazów skóry, zadrapań czy otarć, wypracowanie sposobów radzenia sobie ze stresem. Natomiast wśród dostępnych metod leczenia łuszczycy należy wymienić stosowanie leków miejscowych, fototerapię, w tym fotochemioterapię, stosowanie leków ogólnych, m.in. metotreksatu, retinoidów, cyklosporyny, hydroksykarbamidu, leków biologicznych, leków wpływających na limfocyty T. Miejscowe leczenie łuszczycy ma na celu przede wszystkim usunięcie łusek, a następnie zahamowanie nadmiernej proliferacji naskórka. W tym celu stosuje się miejscowo preparaty keratolityczne, takie jak na przykład kwas salicylowy czy mocznik. Mają one za zadanie zmniejszyć ilość łusek i zwiększyć wchłanialność innych preparatów. Pochodne węgla kamiennego hamują syntezę DNA oraz zmniejszają proliferację keratynocytów. Glikokortykosteroidy miejscowe o silnych właściwościach przeciwzapalnych, przeciwproliferacyjnych i immunomodulujących, dlatego zachodzi konieczność stosowania ich pod kontrolą lekarza. Długotrwałe ich stosowanie prowadzi do zjawiska tachyfilaksji, niosąc za sobą szereg niepożądanych działań. Mogą to być m.in. atrofia, bielactwo, ścieczenie skóry czy zaostrzenie choroby oraz supresja wydzielania hormonów osi przysadkowo-powzgórzowej i zespół Cushinga. Analogi witaminy D3, wzmagające efekty terapeutyczne. Hamują proliferację keratynocytów, gromadzenie komórek zapalnych, a także stymulują prawidłową keratynizację.
Zostało udokumentowane, że skóra ze zmianami łuszczycowymi pozytywnie reaguje na światło słoneczne. W związku z tym do leczenia choroby stosuje się również fototerapię. Polega ona na ekspozycji skóry na światło ultrafioletowe wytworzone przez specjalne lampy. Fototerapii należy się poddawać 2-3 razy w tygodniu przez 3 do 10 tygodni w zależności od reakcji na leczenie. Leczenie łuszczycy może bazować na łączeniu terapii UVA ze środkiem fotouczulającym, np. metoksalenem. Jest to tak zwana terapia PUVA oraz stosuje się ją w łuszczycy rozległej i opornej na leczenie. Niestety metoda ma liczne przeciwwskazania. Nie jest zalecana osobom z czerniakiem, ciężkimi chorobami wątroby, układu krążenia czy też z nadwrażliwością na UV, jak również osobom poniżej 16 roku życia. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach.